Siemanko moi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnej lekcji gry na gitarze. A dziś 5 prostych rockowych licków na jednej strunie, zatem bierzcie wiosła w dłoń, bo zaczynamy kolejny film. Na potrzeby tej lekcji zakładamy, że jesteśmy w tonacji e-moll. Więc dźwięki, których użyjemy sobie do produkcji licków, będą pochodziły ze skali e-moll. Na najcieńszej strunie jest to pusta struna, drugi, trzeci, piąty, siódmy, ósmy, dziesiąty, dwunasty, czyli dźwięki E, Fis, G, A, H, C, D, E. Oktawę wyżej jest tak samo, E, Fis, G, A, H, C i tyle mam progów w gitarze. Jeżeli macie 24, możecie dojechać aż do dźwięku E, ale tu nie będzie to potrzebne. I teraz tak, licki będą opierać się na tak zwanych sekwencjach, czyli takich powtarzalnych bloczkach, klockach, które będziemy przesuwać wzdłuż gryfu. Więc pierwszy klocek, jaki mogę wam zaproponować, to jest coś takiego. To jest sekwencja czterodźwiękowa. G, A, H, G, czyli 3, 5, 7, 3. I teraz trzeba to wbić w palce. Kostkujemy naprzemiennie, skupiamy się na tym, aby wydobywać tylko jeden dźwięk, czyli żeby nie było czegoś takiego, jak większość początkujących ma, że lewa ręka wyprzedza prawą. No nie, żeby nie było takiego dobijania dźwięku, tylko normalnie. I gdy już się z tym oswoisz, poszukaj dokładnie tej samej sekwencji na kolejnych stopniach skali, a więc lecimy sobie 3, 5, 7, 3, 5, 7, 8, 5, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 12, 8, 10, 12, 14, 10, 12, 14, 15, 12. Potem 14, 15, 17, 14 i kończymy na 15. I lick numer 1 brzmi tak. Szybciej. Ok, więc on jest prosty w swojej budowie, dlatego mówiłem, że to są proste zagrywki. Tak naprawdę cała trudność wynika z tempa, więc jak to teraz rozgryźć? Bierzemy sobie metronom i jeżeli umiesz dzielić wartości rytmiczne, to ten lick zagrany jest szesnastkami, czyli na jedno kliknięcie metronomu my uderzamy 4 razy. Raz, dwa, trzy, cztery. Taka dimi, taka dimi, taka dimi, taka dimi. Biorę pierwszą sekwencję. Potem kolejna. Jeżeli to sprawia ci problem, to możesz ustawić metronom szybciej, ale dzielić na 2, czyli mamy na przykład 130. Raz, dwa, trzy, cztery. Taka, 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 taka. A jeżeli w ogóle podziały rytmiczne są dla ciebie obce, bo może tak być, to wtedy ustawiamy jeszcze szybciej metronom, na przykład 200, ale gramy na każde uderzenie metronomu, czyli po prostu naśladujemy tempo klikania metronomu. Raz, dwa, trzy, cztery. Pam, 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 pam. I teraz tak. Nieważne jak do tego podejdziesz, cel jest ten sam, czyli stopniowe zwiększanie tempa, a gdy dojdziesz do granicy swoich możliwości, to albo masz dwie opcje, albo możesz troszkę zwolnić i spróbować zagrać na pełnym luzie, ale spokojnie kilkadziesiąt razy, aż coś w głowie przeskoczy i ręka zacznie lepiej funkcjonować, albo możesz spróbować metody Martina Millera, o której mówię w tym materiale. Jest to fake it till you make it, czyli próbowanie grania na granicy swoich możliwości i czyszczenia błędów. W zależności od tego, jaki jest twój stopień zaawansowania, jedna metoda lub druga będzie dawać ci lepsze rezultaty. Warto kombinować tak i tak. Nie jest powiedziane, że jedynie granie wolne i dokładne daje dobry rezultat. Ważna informacja, do tej lekcji zrobiłem tabulaturę, którą możesz pobrać, rejestrując się na mój darmowy newsletter. Jeżeli to zrobiłeś, sprawdź maila, bo tam na pewno dostałeś suplementy. Gdy już opanujesz pojedyncze bloki, to jest pierwszy, drugi,
trzeci, czwarty i tak dalej, to wypadałoby je zacząć łączyć ze sobą. A więc bierzemy sobie pierwszą parę, pierwszy, drugi i z metronomem wgrywamy to w następujący sposób. Takadimi, takadimi. I rozluźniam się. W tym ćwiczeniu nie chodzi o coś takiego, bo nie ćwiczymy tutaj powtarzania tej sekwencji w te i nazad, tylko żeby odpalało nam się to za każdym razem. Dam troszkę szybsze tempo. Rozluźniam się. Rozluźniam się. Potem kolejne dwa. I rozluźniam się. Luzik. Teraz powiedzmy pierwsze trzy. Zwiększam tempo. I tak dalej, i tak dalej, no nie? Czyli jedno powtórzenie, luz, jedno powtórzenie, luz. Zawsze zaczynamy z luźnej ręki, z luźnej głowy. Jeżeli potrzebujesz oderwać się od gryfu albo popatrzeć sobie gdzieś w kąt, to rób to w ten sposób. Nie chodzi o zapętlanie, nie chodzi o to, żeby wpaść w taką mantrę, tylko żeby cały czas ze świeżą głową podchodzić do tego ćwiczenia i żeby, tak jak wspomniałem, odpalało się. Metodykę ćwiczeń znasz, więc krótka autoreklama. Właśnie wydałem czwartą edycję mojego najlepszego kursu nauki gry na gitarze dla każdego. Jest to podręcznik dla samouków, który posiada już prawie 90 stron praktycznych porad oraz ponad 100 godzin materiałów wideo do nauki. Zapoznaj się z nim, z kodem BAZOK40 otrzymasz 40 zł zniżki na całe opracowanie. Idziemy do liku numer 2. Ok, więc to jest rzecz, którą zagrałem na intro i jest to kolejna sekwencja przesuwana po kolejnych stopniach. Zobacz. 15, 19, 17, 15, czyli G, H, A, G. I ten schemat trzeba wbić w palce, schodzimy na kolejny stopień, czyli od Fis, od E, od D, od C, H, A i kończymy na G. Zagram powoli. Prawa ręka cały czas naprzemienne kostkowanie. Dobra. I metoda ćwiczeń ta sama, czyli powolutku każdą sekwencję, a potem łączymy w pary po 3, po 4 z metronomem. I uwaga, taka rozkminka, że te sekwencje można też grać na inne sposoby, czyli zamiast grać z góry na dół, można zagrać... Okay, czyli można pokombinować, tak? Tak samo ta pierwsza sekwencja nie musi iść z dołu do góry, ale może iść. Ba, jeżeli znasz dźwięki, możesz zagrać to też na innej strunie. Więc pamiętaj, żeby do tych lekcji podchodzić kreatywnie. Ja ci daję jakieś tam ryby, ale również dostajesz wędki, z którymi sam możesz lecieć na połów i z backing trackami wgrywać sobie te układy w różnym, powiedzmy, bardziej kreatywnym ujęciu. Kolejna sekwencja jest bardziej lokalna. 4 razy będziemy powtarzać układ 12, 14, 15, 14, czyli E, Fis, G, Fis. I dopiero zmieniamy pozycję. Jest to troszkę podchwytliwe, wydaje się proste, ale zobacz. Gdy gramy, to zostajemy z trzecim palcem na 14 progu, a w tym momencie musimy mieć tutaj czwarty palec na 14 progu. Więc sztuczka polega na tym, aby podczas ostatniego powtórzenia na ostatnim dźwięku zmienić pozycję. Czyli żeby nie czekać do zmiany pozycji, tylko odrobinę to wyprzedzić. Patrz, raz... 2, 3, 4, bam, tutaj, no nie? Więc jest to drobna rzecz, ale ona odbetonuje twoją pozycję ręki, bo ten lig łatwo się gra w jednym miejscu.
ale jak trzeba przesunąć, no to tutaj pojawia się cała komplikacja. I z drugą stronę będzie działało to tak samo, czyli podkładamy pierwszy palec zawczasu. Dobra, idziemy dalej. Ten lick może przypominać ci Anastazję Slasha, której uczyłem w tym oto odcinku. Polega on na tym, bierzemy 15, 19, 17, 19, więc kolejna sekwencja czterodźwiękowa. Przesuwamy. I po jednym razie. I na końcu w zagrywce stosuję takie coś. A, C, H, A, G. Ale przypominam, że możesz sobie to obrobić jak chcesz, inaczej rozpocząć, inaczej zakończyć, zagrać na innych strunach. Pobaw się tym, bo koncept jest naprawdę prosty. Przed ostatnią zagrywką podziękowania dla sponsorów tego odcinka, a są nimi moi drodzy patroni wspierający na YouTube osoby kupujące z moim reflinkiem na Toman oraz firma Neural DSP. W tej lekcji słuchacie Archetype Abbasi. Nawet na tym bentonie brzmi przepotężnie. A wracając do samego licku, to jest sekwencja już nie 4, a 16 dźwiękowa. Powoli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na sześć. I przesuwamy. No i potem łączymy. Tu nie ma żadnych haczyków w tym łączeniu. Jest ono bardzo intuicyjne, bo po prostu kończymy na czwartym palcu i potem będziemy go przesuwać do kolejnej pozycji. Uwaga, uwaga, na 500 łapek górę kontynuuje temat, więc jeżeli materiał ci się podobał, zostaw swoją łapkę, a jeżeli chcesz zobaczyć inny materiał o likach, u góry po prawej stronie znajdziesz taki, a na dole metoda ćwiczeń, która naprawdę działa na szybkie granie. Zobacz to sobie, wielu osobom otworzyło głowę. Gitary w dłoń!